Ave Maria. Witam bardzo serdecznie, a jednocześnie proszę Was też o modlitwę, aby nasze uczynki wszystkie były widziane przez ludzi i aby Ojciec, który jest w niebie, był chwalony. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. I tego od Ciebie chce Bóg, abyś świecił i abyś zasalał. Tegoroczne hasło roku duszpasterskiego to idźcie i głoście, czyli idź i sól, idź i świeć, rozświecaj ciemności, zasalaj tam, gdzie jest niedobór smaku, tam, gdzie rzeczy nie są doprawione. Sól też ma działalność konserwującą, więc też bądź tym, który konserwuje dobro w ludziach, które już oni wykonali, które oni w sobie mają. Umacniaj pobożny, umacniaj święty i głoś, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Jezus dzisiaj daje wskazania, aby iść i głosić. Zobacz, chodzenie jest aktem, jest czynem. Dlatego nie bój się wyjść ze swojego świata, ruszyć w drogę misji. Zrób ten krok. No pójdź do kogoś w końcu. No zagadaj w końcu kogoś, zaczep w końcu kogoś i powiedz mu o Chrystusie. Dalej Jezus mówi: uzdrawiaj chorych, wskrzeszaj umarłych, oczyszczaj trędowatych, wypędzaj złe duchy. Darmo otrzymałeś, darmo dawaj. No i nie wzbogacaj się dzięki temu. Aczkolwiek głoszenie Ewangelii zawsze jest gestem wzbogacania, bo ty dając otrzymujesz, wzbogacasz się. To niezwykła radość. To jest pierwsza rzecz, jaką dzisiaj zauważam w swojej refleksji do Ewangelii. Żeby nie bać się, dużo już mówiłem o tych uzdrowieniach, o tym, żeby iść, głosić Ewangelię, czym jest Królestwo Boże. Już dużo o tym było, ale kolejna rzecz to jest pokój. Tam, gdzie wejdziecie, pozdrawiajcie, jeśli godzien jest, ktoś przyjmie was, to pokój wasz spocznie na tym miejscu i na tej osobie. Więc zauważ, musisz mieć sam pokój, aby na tych, do których cię Bóg posyła, ten pokój spadał. Aby oni go otrzymywali, bo to twój pokój, to co ty masz, możesz dać. I to Jezus mówi, że spadnie na tego, kto cię przyjmie. A jeśli cię nie przyjmie, to wiedz, że lżej będzie Sodomie i Gomorze niż temu miastu. Ale nie bądź przez to jakiś wyniosły, jakiś bufoniczny. Nie bądź. Jak ktoś cię nie przyjmuje, módl się za niego. Niech Bóg kruszy jego serce. Niech przemienia jego serce. Niech tak się stanie. Niech tak się stanie w twoim życiu. Ja ci tego życzę, abyś mógł chwalić Boga i wielkie rzeczy Boże, które On do ciebie kieruje.